Bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj z nami jesteście. Bardzo się cieszę, że są z wami wasi bliscy, ale że są też dyrektorzy placówek oświatowych. To olbrzymia satysfakcja dla gospodarza danej społeczności, kiedy część środowiska, a w tym przypadku nasza młodzież, czyli nasza przyszłość, ma tak wybitne osiągnięcia w nauce i możemy im przyznać stypendium naukowe. To niezwykle dla mnie ważna uroczystość, ponieważ mam takie przeświadczenie, że nasza wspólna przyszłość, jak i społeczności lokalnej, jest w dobrych rękach, ponieważ młodzież zaraz dojrzeje, skończy kolejną szkołę, kolejny swój etap edukacji i w przyszłości wejdzie również na rynek pracy, będzie tworzyć swoją społeczność w postaci zakładania rodzin. I bardzo mnie cieszy, że mamy tak wiele ambitnych, młodych, uzdolnionych osób. Mogę osobiście pogratulować wam, droga młodzieży, waszej pracy, którą wkładacie, żeby rozwijać i zdobywać nowe możliwości. To też nie tylko same pieniądze, ale też jakby fakt, że za moją naukę mogę zdobyć jakieś osiągnięcie. Na co je przeznaczę? W zasadzie to jeszcze nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym, ale na pewno coś się znajdzie. Bo z tymi zainteresowaniami to mimo tego, że jestem w klasie biologiczno-chemicznej, to jednak są takie też artystyczne, na przykład rysowanie albo śpiewanie, granie na pianinie, to może też coś na to pójdzie. A tak, no to jeszcze nie wiem. Zobaczę się.